To ja już. Tak? Tak, tak. Witam serdecznie Państwa, bardzo dziękuję za przybycie na ten krótki briefing, podczas którego chcę parę słów powiedzieć na temat przeprawy mostowej. Otóż projekt przeprawy mostowej to jest projekt, o którym dziś nie mówimy już w kategoriach obietnicy czy tutaj spekulacji, ale o konkretnym projekcie, konkretnej inwestycji, która jest w początkowej fazie realizacji. I należy, Szanowni Państwo, podkreślić, że o ile się bardzo długo mówiło o tej inwestycji, tak naprawdę takie realne i skuteczne działania zostały podjęte w 2015 roku po zmianie rządu, kiedy to właśnie ówczesny starosta, pan Maciej Stefański, wraz z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem podjęli takie bardzo dobrze rozumiane lobby w tej sprawie. I powiem Państwu, że odczuwam ogromną satysfakcję, że mogłem w części rozmów w tej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy w Ministerstwie Infrastruktury uczestniczyć. I z dumą chcę podkreślić, że jednym głosem podkreślaliśmy właśnie pan wojewoda, pan ówczesny starosta i moja skromna osoba, jak bardzo potrzebna jest to inwestycja dla powiatu brzeskiego, ale także, która ma zasięg ponadregionalny. Szanowni Państwo, i stało się, te działania przyniosły skutek. Dzisiaj jest opracowywane na podstawie umowy zawartej na początku tego roku studium uwarunkowań technicznych i środowiskowych, czyli wybór najlepszej koncepcji właśnie realizacji tej inwestycji. To nastąpiło bezpośrednio po zapowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego w Opolu właśnie, że brzeg doczeka się tak długo oczekiwanej i zapowiadanej przeprawy mostowej. Szanowni Państwo, drugi bardzo ważny wątek to wątek postulatów mieszkańców gminy Lubrza. Wczoraj spotkałem się z wójtem tej gminy, a także z mieszkańcami i zadeklarowałem w sposób wyraźny, to jest moje zobowiązanie, że pierwsze kroki w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych, w przypadku wyboru mojej osoby na funkcję posła Rzeczypospolitej Polskiej, skieruję pierwsze kroki właśnie do ministerstwa, do generalnej dyrekcji. Ja zdaję sobie sprawę, że z pozycji parlamentarzysty jest to zdecydowanie łatwiejsze, aby właśnie te postulaty mogły być uwzględnione. Wiem, jakie są niepokoje w gminie Lubrza związane z tym tematem i chcemy właśnie starać się, aby można było w ten sposób zaprojektować tą inwestycję, aby uwzględnić właśnie te oczekiwania mieszkańców gminy Lubrza. Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię dziś właśnie podczas tej konferencji na temat przeprawy mostowej? Skoro to już jest temat tak naprawdę w początkowej fazie realizacji i już tutaj nie ma mowy o staraniach, ale o konkretnych działaniach. Szanowni Państwo, chciałbym być gwarantem jako parlamentarzysta skutecznej i terminowej, zgodnej z harmonogramem realizacji tego zadania, aby żadnemu parlamentarzyście, szczególnie z opozycji, nie przyszło do głowy, aby bojkotować ten projekt. Zawsze tutaj, jako parlamentarzysta z powiatu brzeskiego, to będzie moje oczko w głowie, aby ten projekt doszedł do skutku. Szanowni Państwo, i chcę jeszcze trzeci wątek poruszyć, właśnie w kontekście tej przeprawy mostowej, ale także skomunikowania województwa opolskiego z autostradami A4 i S8. Szanowni Państwo, no wiadomo, że transport jest głównym filarem, jednym z głównych filarów właśnie rozwoju gospodarczego. Wiemy doskonale, jak wygląda dojazd do autostrady S8. I tutaj mam taką nadzieję, że w przyszłości, chciałbym zapoczątkować ten temat, aby w przyszłości w taki sposób skomunikować to województwo pomiędzy węzłem autostradowym A4 przez właśnie tą obwodnicę, która jest planowana, aż do wjazdu na autostradę S8, bowiem wiemy, że za Namysłowem już ta droga taka komfortowa no się kończy i musimy tak naprawdę przez niewielkie miejscowości docierać do autostrady S8. Mam nadzieję, że w przyszłości ten temat również będzie funkcjonował w przestrzeni i będziemy dążyć do tego, aby to zrealizować, a wierzę, że to jest możliwe, bo tak jak temat przeprawy mostowej dla brzegu był długo lobbowany, ale w końcu się udało i dzisiaj mamy początkową fazę jego realizacji. Tak również inne projekty korzystne dla naszego województwa, dla powiatu brzeskiego, namysłowskiego będą możliwe do zrealizowania. To wszystko z mojej strony. Jeżeli są pytania, to serdecznie zachęcam. A jakie są oczekiwania mieszkańców? Tutaj jest koncepcja taka, aby przeprojektować czy zaprojektować obwodnicę również tej miejscowości w taki sposób, aby ten tranzyt nie odbywał się przez tą miejscowość, przez gminę Lubrza. A jeżeli chodzi o kalendarz, i co do obwodnicy, i co do drugiej przeprawy mostowej, ja mogę to powiedzieć, ale o drugiej.
Szanowni Państwo, no według tutaj tego harmonogramu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to jest do 2026 roku termin realizacji. Na to się składa studium uwarunkowań środowiskowo-technicznych, następnie projekt, a realizacja to jest okres, z tego co pamiętam, dwuletni, więc tutaj mamy do 2026 roku. Inwestycja powinna być gotowa. O przeprawie mostowej wraz z obwodnicą. Koszt to jest 350 milionów. Nie chcę wprowadzić w błąd, bo tak naprawdę to będzie wyłoniony wykonawca w drodze oczywiście przetargu, tak, i tak naprawdę rynek zweryfikuje cenę. Nie chciałbym tutaj spekulować, ale to są setki milionów wchodzące w kwotę.